ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. Come on. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will. Witam wszystkich na kameralnym teście ziemi bełchatowskiej z oferty firmy Gminy Natura. Celem tej prezentacji jest omówienie produktu, jego właściwości, a także można powiedzieć laboratoryjne sprawdzenie tego, w jaki sposób i w jakim czasie kule uformowane z tej ziemi się rozmywają. Celowo użyję samej ziemi bez żadnej zanęty, tak żeby dodatek zanęty nie rzutował na czas rozmywania się tej kuli. Jedyne, czym ziemia będzie doprawiona, to bentonit również z naszej oferty. No i cóż, może powiem kilka słów na temat samej ziemi. Cechą charakterystyczną ziemi bełchatowskiej jest jej wyjątkowa lekkość. Oczywiście wpływa to na to, w jakich warunkach jest ona używana. Najczęściej używamy jej na płytkich zbiornikach z dość miękkim dnem. Dzięki użyciu takiej ziemi kule, które uformujemy z tej ziemi, nie utoną nam w miękkim osadzie. Dobrze, teraz przetrę ją przez sito 2 mm. Uformułuję z niej 3 kule. Pierwsza z nich będzie to kula wykonana z czystej ziemi bełchatowskiej bez żadnych dodatków. Kula druga będzie zawierała 100 g bentonitu i do kuli trzeciej dołożę kolejnych 100 g bentonitu. Ziemia bełchatowska, jak widać, dość łatwo przechodzi przez 2-milimetrowe sito. Jest ona dość wilgotna, łatwo formuje się w kule. I jak zobaczymy, które w czystej postaci oczywiście pewnie będą się dość szybko rozmywać. A dodatek bentonitu powinien wydłużyć ich pracę. Oczywiście nie za wiele, bo sama ziemia bełchatowska nie jest jakoś bardzo klejąca. Dodanie bentonitu wyraźnie poprawia czas wydłużania się, czas rozmywania się kul w przypadku glin o dużej spoistości. Mamy przetarte kilogram, przetrzemy jeszcze drugi. Ok, ziemię mamy już przetartą. Teraz, jak wspomniałem, uformujemy z niej 3 kule. Pierwsza kula to będzie czysta ziemia, bez dodatkowego dowilżania i bez dodatku bentonitu. Jak widać, kula dość łatwo formuje się. Dobrze. Pierwszą kulę mamy gotową. Do kuli drugiej dodamy 100 ml bentonitu. Bentonit pakowany jest w litrowe worki strunowe, także bardzo łatwo jest go dozować właśnie takimi matrioszkami, jaką mam przy sobie. Mamy tutaj odmierzonych 100 ml. Bentonit należy dodawać partiami, tak żeby równomiernie rozprowadził się w glinie. Pies nam troszeczkę przeszkadza. No a jeszcze trzeci raz i mamy gotową ziemię do uformowania z niej drugiej kuli. Może ją jeszcze dodatkowo dowilżymy delikatnie. Ziemia jest już bardzo spoista.
i zaraz przystąpimy do formowania kuli numer 3. Do kuli numer 3 dodamy kolejnych 100 gram bentonitu. Również będziemy go dozować partiami. Do bentonitu już naprawdę jest tutaj dość sporo. Także konieczne będzie dowilżenie ziemi. Bardzo spoista. Teraz uformujemy trzecią kulę. Ziemia jest już dość plastyczna. Formowanie kuli nieco przypomina w tej chwili krajenie plasteliny. Dobrze. Mamy wykonaną trzecią kulę. Więc podsumowując, to co do tej pory zostało wykonane, sporządziliśmy trzy kule z ziemi bełchatowskiej. Kula numer 1 jest to czysta ziemia, kula numer 2 ma dodanych 100 g bentonitu i kula numer 3 200 g bentonitu. Teraz zatopimy je w akwarium i zobaczymy, w jakim tempie będą się rozmywać te kule. Na początek do akwarium trafia kula numer 1, czyli ta, która jest pozbawiona jakiegokolwiek dodatku bentonitu. Już po samym sposobie wpadania kuli do akwarium widać, że ziemia jest dość lekka. Druga kula to jest kula z dodatkiem 100 ml bentonitu. I kula numer 3 to jest kula z dodatkiem 200 ml bentonitu. I teraz możemy obserwować, w jaki sposób kule będą się rozmywać. Pierwsza obserwacja jest taka, że kula numer 1 natychmiast po wrzuceniu zaczęła pracować. Kula numer 2 zaczynają w tej chwili odrywać się od niej pojedyncze frakcje. Kula numer 3 właściwie stoi nietknięta. Zobaczymy, jaki będzie czas rozmywania się tych kul, ale szacuję, że kula numer 3 może się rozmywać nawet do godziny. Minęło 5 minut od czasu, w którym nasze kule wylądowały w akwarium. Pierwsze spostrzeżenie jest takie, że te trzy kule wyraźnie różnią się stopniem rozmycia. Tak jak można się było spodziewać, kula bez dodatku bentonitu utworzyła już wyraźny stążek. Co ciekawe, część frakcji odrywa się od kuli do góry, co może być niesłychanie pożądane w przypadku użycia tej ziemi w zanętach płociowych. Kula numer 2 zaczyna tworzyć stożek. No, wydaje mi się, że jej praca w tej chwili jest około, myślę, 1/3 wolniejsza od kuli bez dodatku bentonitu. Natomiast kula numer 3 z największą zawartością bentonitu tak naprawdę dopiero teraz zaczęła pracować. No i zobaczymy, jak długo te kule będą się rozmywać. Będziemy to monitorować w odstępach 15-minutowych. Wydaje mi się, że kula numer 1 rozmyje się, myślę, w około
20 minut, kula numer 2 to będzie około 30-35 minut, a kula numer 3 może nawet postać około 45 minut. Minęło 15 minut od momentu wrzucenia kul do akwarium. Kula numer 1 już rozmyła się niemal całkowicie, za to w tej chwili dosyć intensywnie zaczęła pracować kula numer 2, co objawia się pogorszeniem przejrzystości wody. Natomiast kula numer 3 utworzyła wyraźny stożek, ale wydaje mi się, że do jej rozmycia, do jej całkowitego rozmycia będzie potrzebne jeszcze około minimum 15 minut. Minęło 30 minut, kula numer 1 rozłożyła się całkowicie. Kula numer 2 i kula numer 3 wciąż pracuje, natomiast wytworzyły już tak wyraźne stożki, że w tej chwili ciężko ocenić ile tak naprawdę tej kuli zostało, więc w tej chwili sprawdzimy to przy pomocy rurki. Jest całkiem sporo kuli numer 2. Sporo kuli numer 3. Kuli numer 3 jest tak wizualnie około 15% więcej. No zobaczymy po 45 minutach, jak będzie wyglądało rozmywanie się tej kuli. Ok, po 45 minutach eksperyment możemy uznać za zakończony. Kula numer 1 rozmyła się całkowicie już wcześniej. Kula numer 2, a jeszcze zostało tam troszeczkę rdzenia, ale już naprawdę nie ma go w ogóle, natomiast nie ma go już za wiele. Natomiast kula numer 3 jeszcze wyraźnie stoi, już nie bardzo będziemy mogli w tej chwili obserwować jej wymywanie, bo stożek obsypał ją ze wszystkich stron i jedyne co w tej chwili pozostaje, to wyciągnąć kulę z akwarium i zobaczyć ile jej pozostało. Proszę bardzo. Po 45 minutach został niewielki, silnie scementowany rdzeń, który nawet ciężko jest rozłożyć w dłonie. Na koniec jeszcze kilka słów komentarza do tego, co mogliśmy zobaczyć. Tak jak można się było spodziewać, oczywiście najdłużej rozmywała się kula, która miała najwięcej bentonitu. Jednak na uwagę zasługuje fakt, że była to kula bez zanęty i bez robactwa. Oczywiście w momencie, kiedy będziemy mieli dodaną zanętę do ziemi, zmieni się czas rozmywania tych kul albo na plus, albo na minus, w zależności od tego, jaką mieszankę wykorzystamy. Podobnie będzie z robactwem, które będzie dodatkowo rozbijać tą kulę. Jeszcze jeden czynnik, który oczywiście wpłynie na czas rozmywania kul, to obecność ryb, które mogą ją po prostu trącać i rozbijać. Jeszcze zapomniałem dodać oczywiście, że w momencie, kiedy na dnie zbiornika będą występować jakieś ruchy wody, również czas rozmywania ulegnie skróceniu. Tak więc można przyjąć, że z 45 minut, które mogliśmy zaobserwować w akwarium, w rzeczywistości w trakcie wędkowania czas rozmywania się tych kul będzie wynosił prawdopodobnie nie więcej niż połowę z tego. Cóż, na tym test kończymy. Zapraszam do śledzenia strony internetowej www.gminywędkarskie.pl. Wkrótce pojawi się tam test kolejnej gliny z naszej oferty. Będzie to bardzo popularna glina argila. Dziękuję i zapraszam do oglądania.